Siemaneczko moi kochani, Aras Life in Poland. Zaczynamy dzisiejszy odcinek. Jeśli jesteś u mnie pierwszy raz, zostaw łapeczkę w górę dla motywacji. Subskrybuj, jeśli ci się u mnie spodoba. I zostaw komentarz, jeśli będziesz chciał to skomentować, co dzisiaj robimy. Dobra, także zaczęliśmy sobie od łazieneczki deweloperskiej. Wczoraj nie nagrywałem, wczoraj wklejaliśmy. Mówię, słabo, kurczę, tak kiepsko tutaj schnie, że wam mówię. Wklejeczki porobiliśmy, poszpachlowaliśmy wczoraj i tą ścianę poszpachlowaliśmy oraz uzupełniliśmy sobie tą płyteczkę. Dodatkowo dzisiaj jeszcze stolarz przyjechał i ze względu na to, że tu wszystko jest ok, no zabudowa jest machnięta, że tak powiem, i prosił nas, żebyśmy po prostu, że jakbyśmy tak zostawili, dojeżdżając tutaj zabudową. My dojechał oczywiście zabudową, tylko że otwierając my się robiła luka po prostu, nie? I tak to sobie wykombinowaliśmy, żeby dołożyć tutaj płyteczki, żeby sobie zabudową do płyteczek dojechał, a tutaj ładnie, no niestety będzie aluminiowy kątowniczek. Dobra, przystąpię sobie do fugowania. Stolarze już mebelki, że tak powiem, noszą sobie tam na zabudowę kuchenną. Także wszystko idzie zgodnie z planem na tych łazienkach. Jeśli ktoś by się martwił, że 3 tygodnie robię łazienkę, wszystko idzie zgodnie z planem, nie biorę sobie krótkich, że tak powiem, terminów, żeby później urywania głowy nie było. Wszystko jest dogadywane na bieżąco, także nikt do nikogo nie ma pretensji. Tak na marginesie po prostu mówię. Także sobie wszystko idzie zgodnie z planem, dobra, także my sobie tutaj fugujemy, ale chciałem wam tylko powiedzieć o dzisiejszej akcji, ponieważ się dowiedzieliśmy, wczoraj byliśmy, że tak powiem, oglądać tą łazienkę wspólnie i w porozumieniu z Santi But, z moim współlasem, po prostu, że tak powiem, roboty wzięliśmy, robótkę, której de facto nikt nie chciał wziąć. Powiem wam moi kochani, że nikt nie chciał wziąć. Jest to po prostu wymontowanie starej wanny, no nie wiem, metalowej, zwykłej lub metalowej, zwykła, jak kiedyś w blokach robili, wymontowanie starej wanny i zamienienie jej na brodzik. Także będziemy zamieniać na brodzik, po prostu nikt nie chciał wziąć tej roboty, ponieważ budżet na owe zadanie jest 4500, muszę, będziemy szczerzy, bo ponieważ robimy tutaj akcję humanitarną, że tak powiem, wspólnie ze wspólnikiem, 4500 jest budżet. Syn, że tak powiem, właścicielki mieszkania, oczywiście będziemy się tam nagrywać, nie ma problemu, będzie wszystko pokazane, jak ta łazienka wygląda, jak my to przerobimy po taniości, budżet skromny, a oczywiście 4500 jest z materiałem i, że tak powiem, z naszą robocizną, której nie będzie de facto. Także z dobrego serduszka przystąpimy sobie tam do ulepszania, że tak powiem, czyjegoś życia, ponieważ przyszedł, że tak powiem, podeszły wiek i ze względów zdrowotnych będzie zamiana tak robiona, a po prostu no działamy, po prostu się podjęliśmy, tak, nikt nie chciał się podjąć, była wymiana, że tak powiem, telefoniczna, cyk cyk, i że tak powiem, podjęliśmy wspólną decyzję, że dołożymy swoją cegiełkę, ja będę robił tą łazienkę. Za przysłowiowe dziękuję. Także wspólnik, jeszcze coś tam dorzucimy materiału od siebie, bo naprawdę budżet jest bardzo, bardzo skromny. Zobaczycie zresztą sami. Nic, żadnej łazienki, nic nie będziemy robić, tylko po prostu strefę tam, gdzie stara wanna stała, po prostu ją wyciągniemy. Będziemy musieli przenieść grzejnik, ponieważ wychodzi, no to będziecie wszystko widzieć. Wychodzi dosłownie w połowie ściany, jest to mała łazieneczka, wychodzi w połowie ściany i będziemy musieli znów mrozić, przestawiać kaloryfer, po prostu już zamrozimy, już nie będziemy spuszczać wody ani nic, chociaż mimo tego, że sezon grzewczy jeszcze jest i za niedługo się kończy, ale to będzie najszybsza metoda. Po prostu poproszę swojego ziomka Icemana, żeby przyjechał do mnie i również z dobrego serca, że tak powiem, zrobił to za przysłowiowe dziękuję. Przepraszam, telefonik do mnie. Za chwilę odbiorę, także na spokojnie. I co tu jeszcze
wam powiedzieć. No będziemy wszystko na bieżąco, także będziemy po prostu wyrzucać wannę, no i robić to po kosztach, dosłownie po kosztach, praktycznie koszt samej kabiny z brodzikiem, no i że tak powiem z materiałami jakimiś tam skromnymi, także no, będziemy to czynić, tak? Life in Poland, zobaczycie jak się przerabia, że tak powiem, starą łazienkę, nie ruszając reszty, po prostu wyciąć kawałek łazienki, wyciągnąć, wstawić coś nowego i jakoś to, że tak powiem, żeby to miało ręce i nogi, także będziecie ze mną na bieżąco. Ową robótkę zaczniemy sobie po świętach. Najpierw musimy skonsultować to ze wspólnikiem, uzbierać materiał, że tak powiem, pojeździć, poszukać gdzieś tam po przecenach, może kabinę dostaniemy. No jeśli, no powiem wam szczerze, jeśli naprawdę znajdziemy gdzieś tam budżetowo wszystko, to płytki czy tam takie rzeczy budżetowe gdzieś tam po kosztach, to będziemy starali się zrobić jak największą część tej łazienki. Być może od razu zahaczymy umywalkę, która miała pozostać nieruszona. No mówię, no samo pokażę wam, wyciągnąć i wstawić teraz. Jeszcze jest tak, odpływ jest tam, nie w tamtej łazience, a mamy przenieść kabinę na tą stronę, a grzejnik wypada dosłownie na środek. I teraz 70 wychodzi mi prosto w grzejnik. Kombinowaliśmy, żeby wziąć kabinę 60 na 80, brać bardziej w prostokącie. No ale cash, cash, many, many. Także wyjdzie nam taniej poprosić mojego koleżkę, że o przeniesienie kaloryfera, grzejnika, jak to woli, żeby wstawić ładne, rozsuwane, pani chciała, że tak powiem, jeśli damy radę, żeby znaleźć jak najtańsze, rozsuwane, ona nie chce otwieranej kabiny, no wiecie, przyzwyczajenie osób starszych, także uszczęśliwimy jakąś osobę, na pewno powiem wam, że uśmiech pani na koniec zrekompensuje nam wszystko. To jest moje zdanie, także mam nadzieję, że dobra karma wraca. Jak nie wróci, no to nie wróci. No, my sobie poradzimy, także uszczęśliwimy chociaż kogoś, tak? Będziemy mieli poczucie, że po prostu swoją robotą poprawiliśmy komuś komfort życia. Dobra, także lecę, bo już mi troszkę ściągło, także przystępuję sobie do zmywania. Zmyjemy i za chwilę gebelicik, wanna i polecimy z podłogą. Także te, za chwilę aktualizacja. Zrobione! Siemaneczko, aktualizacja. Znaleźliśmy się na Polonii. Ziomeczek tutaj działa. Także widzicie, postępy prac. Ja ostatnio szpachlowałem to na drugi raz, także do szlifu wszystko. No i wylewałem, także wyschło sobie. Przyjedziemy tutaj bodajże jakoś w weekend, czy tam później, i położymy sobie kopertę. I polecimy sobie zgruntowanie. Także widzicie, drzwi już obsadzone z zarąbistą poprzeczką z 50, ale to jest nic. Koparcie już działa, stoi. Kwestia podłączenia tylko wody, także wszystko odpływy posprawdzane, także jest elegancko. Także widzicie, już tutaj też kończymy. Także ziomek chyba będzie przystępował do fugowania. Także zawijamy się, nie będziemy przeszkadzać. Aktualizacja, moi kochani, jesteśmy na tej łazience. Także poleciały regipsy. Jak widzicie, nie? Na wyrównanie się z płytkami, nie? Także regipsy pojechały. I oczywiście taśmy, siatki, wszystko, fizolinka poleciała. Także zabraliśmy się za gebelik. Już gebelic. Gebelic, dobra. Za brodzik. Także sobie docięliśmy płyteczki, ukosowaliśmy pod 45 stopni. Także już mamy wszystko przygotowane do klejenia. Także za chwilę się przeniesiecie w kunszt. Life in Poland! Dobra, także lecimy. Może jakiś gebelito brodzik z tego powstanie. Taki świlek. Aktualizujemy, przyklejone już. Także tak będzie się prezentował
odpływ liniowy w deskę, ukosowanie na 45 stopni, tu do narożniczka, także tutaj takie małe dwie kosteczki wyszły, ale tak jak mówiłem, z tamtej strony to jest to samo, także ładnie od góry patrząc jest wszystko symetrycznie, no mówię w kącik, nie, żadne listy nie dawaliśmy, tak podjęliśmy decyzję, także tak to będzie wyglądało, także zostawiam to do przeschnięcia i do fugowania. Dobra, także zajmiemy się teraz przedpokojem. Tam muszę zniżyć po prostu gniazdko, zrobić tak, że weźmiemy sobie prąd z przełącznika. Nie no, sobie podkujemy i weźmiemy sobie no, z przełącznika na wschodnie drzwi. Life in Poland. Także tam tylko do odkurzacza będzie po prostu stacja dokująca. Dobra, także lecimy. Aktualizacja, także wstępnie, widzicie, gdzieś tam uzupełniliśmy braki, tu jeszcze raz, także coś tam ten, a taki świlek był z tym brania fazy z przełącznika, skoro mam skrzynkę, także ze skrzyneczki sobie pojechaliśmy narożnikiem bezpiecznie i gniazdko będzie na tej stronie. I powiem wam, że sobie szedłem po kablach, także tak oryginalnie nie dom jeszcze kable, nie? Sobie odkułem delikatnie. Także po kablach idzie i na narożniczkę sobie zjechałem w dół. Także na dzisiaj kończymy tutaj i lecimy sobie na chawilkę. Jeszcze raz odpływ liniowy, na kolaniki leżą. Jakby ktoś się pytał, czemu nie zielone? Ze względu wiadomo jakich. Po prostu była to szósteczka, nie? Także troszkę droższa. Zielona wiadomo ile kosztuje. No co, raczej się z tym nic nie stanie. Tu mieliśmy. Także będzie jeszcze lateksową farbą specjalną do wnętrz łazienkowych. No i tak to wygląda, także nic się z tym nie powinno dziać. Dobra wentylacja, sami widzicie, naprawdę daje tutaj radę. Nie to co w starszych blokach pozapychane, także tutaj jest C. Także dobra, także lecimy. No raczej się tutaj nie borykali z wilgocią w łazience, także jest ok. Także bezpiecznie, po prostu na samo wyrównanie tylko powierzchni, także lecimy.